Mark Twain powiedział kiedyś: pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone. Przedmiotem plotek w ostatnich tygodniach był również Tur, dlatego podobnie jak słynny amerykański pisarz, uspokajamy. Tur żyje, ma się dobrze. Świeżo po pierwszym meczu sezonu witają Was za mikrofonu Rafał. Łukasz, dzień dobry. Piotr, witam bardzo serdecznie. Zaczęliśmy literacko, więc może macie pomysł, jakim tytułem można określić sytuację Tura u progu nowego sezonu. Ja bym powiedział może nie literacko, ale muzycznie, bo jest taka piosenka słynnego polskiego tenora Marka Torzewskiego, że nic nie dane jest na zawsze. A to myślę, że bardziej w kontekście tego, co było pod koniec zeszłego sezonu, czyli zmiana trenera, nowy trener, do tego nieobecność czy koniec kariery Andrzeja Lewczuka, bo zmiany, tak myślę, może określić akurat sytuację w naszym klubie. Marek Torzewski ostatnio jest częstym gościem Elżbiety Jaworowicz w programie Sprawa dla Reportera. Także może teraz sprawa o Turze, Łukasz się wypowie. Dobrze, mi też, podobnie jak Piotrowi, nie pasuje literatura, a pasuje muzyka. Piosenka taka była kiedyś Anity Lipnickiej bodajże. Wszystko się może zdarzyć. Okay. To mi przyszło na myśl, może z dłuższym czasem do namysłu. Coś bardziej pasującego bym wymyślił, ale to tak w obliczu zmian w Turze, ale też zmian ogólnie w całej lidze. Takie podsumowanie przychodzi mi do głowy. No to ja jako jedyny stawiam na literaturę. Będzie tutaj Grzesiuk. I cóż, powiedziałbym, że będzie to Boso, ale w Ostrogach. To chodzi bardziej o właśnie sytuację Tura na tle konkurencji i o tym, co powiedziałeś właśnie, Łukasz, że no dzieje się ogólnie w całej lidze. Wszyscy zbroją się po zęby, my raczej na spokojnie podążamy swoim szlakiem i swoją filozofią. No dobra, no to co? Zanim przejdziemy do dzisiejszego meczu, bo nagrywamy świeżo po meczu z Czarną Białostocką, co się działo u nas w ostatnich tygodniach? Skupmy się na tym. No a chyba numerem jeden, jeśli chodzi o tematy, jest trener, nowy trener, którym został Dariusz Szklarzewski. I teraz, panowie, wasza ocena tego wyboru. Mi bardzo trudno podjąć się oceny, bo uważam, że ten wybór zostanie zweryfikowany przez pracę trenera Szklarzewskiego. Myślę, że nie uciekniemy od jakichś porównań z Pawłem Bierzynem. Jest to trener zbliżony wiekowo, a więc jeszcze przed 40, więc na trenera to można powiedzieć, że jest to wiek młodzieżowy, ale pracował w różnych miejscach, w przeciwieństwie do Pawła. Oczywiście związany przez większość swojej pracy z Promieniem Mońki, ale też był Dąbrowa Białostocka. Także, tak jak mówiłem, sam myślę, że wystawi sobie świadectwo. Trudno szukać jakichś, według mnie, analogii do jego pracy, na przykład w Promieniu, no bo to zupełnie inna sytuacja. Zupełnie inna sytuacja i inne drużyny. Też, szczerze powiem, no widziałem Promień pod jego wodzą tylko kilka razy, w meczach z Turem oczywiście. I Promień grał tam w taki sposób, na jaki miał zawodników. Promień kojarzyliśmy z duetem Odyjewski-Poliński. Dokładnie. Zawsze, a więc wykorzystanie ich siły fizycznej. Tutaj no my też mamy siłę fizyczną w drużynie, tylko nie tam, nie w przodzie. Nie, dokładnie. Nie w przodzie raczej. Także naprawdę trudno mi wystawić jakąś cenzurkę. Dobrze, Piotr. Ja myślę, że akurat jestem na tak, bo co prawda nie słyszałem wypowiedzi trenera jakby po tym spotkaniu czy jego oceny, ale mi się bardzo podobało to, w jaki sposób trener po pierwsze, jak tak słuchałem wypowiedzi po naszych meczach, bo to zwykle było po naszych meczach, jak oceniał w sumie to, jak grał jego zespół i tak dalej. I mi się to bardzo podobało, bo widać, że jednak jest trenerem, który chce chłonąć wiedzę, że ma często takie ciekawe uwagi. Do tego myślę, że jest trenerem, który, biorąc pod uwagę też wiek, też pewnie ambicje, chce cały czas się uczyć, więc to dla niego też jest pewnie dobre miejsce, bo jednak no, jesteśmy jakby nie był klubem z czołówki, gdzie można wypłynąć na szerokie wody.
Do tego ja zawsze jednak podchodzę do tego w ten sposób, że staram się patrzeć realnie, biorąc pod uwagę to, w jakich realiach, powiedzmy, obracamy się finansowych, organizacyjnych, no to też pewnie byłoby, nie wiem, trudno znaleźć kogoś lepszego w jego miejscu, już tutaj jakby może bez nazwisk, ale myślę, że no biorąc pod uwagę realia, wszystkie składowe, to chyba jest taki trener optymalny dla nas. Wszystkich, którzy przeczytają wywiad z trenerem Szkarzewskim w nowym przewodniku kulturalnym, tam jest wzmianka o tym, że trener miał propozycję pracy w czwartej lidze, również w innych klubach. No i wybrał Tura akurat, tak? O powodach, dlaczego tak się stało, to tak jak wspomniałem, odsyłamy do przewodnika. Jeśli o mnie chodzi, no to słuchajcie, młody, ambitny, tak jak Łukasz powiedział, pełen wiedzy i chcący się uczyć trener. No, musimy mu dać czas, musimy chyba tego wszyscy być świadomi, że po prostu no, dla niego jest to nowa sytuacja, ale też i dla nas, bo my byliśmy z poprzednim trenerem 9 lat i słuchajcie, jest całe pokolenie dzisiejszych 15-16-latków w Turze, a jest ich naprawdę dużo, którzy nie pamiętali innego trenera niż Bierzyn u sterów seniorskiego Tura. Dlatego to na pewno będzie trudne wejść w buty Pawła. Nie obejdzie się też oczywiście bez porównań, tak jak tutaj wspominaliście wcześniej. Na pewno będzie Darek porównywany do Pawła, nie oszukujmy się. Ale ja bym apelował po prostu o rozwagę, spokój i takie naprawdę danie mu czasu do tego, żeby przepracował konkretny czas, konkretny okres i dopiero potem, po zbudowaniu drużyny, będzie można go oceniać. To skoro mówiliśmy o tym, że trzeba Darkowi dać trochę czasu, to powiedzmy o tych, którym czas się skończył. Ich czas się skończył w Turze, czyli pożegnania. Słuchajcie, nasz zespół po sezonie 2022-2023 opuścili Piotr Koźliński, Szymon Baran, Michał Walczuk, który przerwał treningi, no i Andrzej Lewczuk, o którym już tutaj mówiliśmy w poprzednim odcinku, który zawiesił buty na kołek. Wiadomo, szkoda wszystkich. Waszym zdaniem, kogo będzie brakowało najbardziej? Właśnie to jest taka rubryka, że mógłbym pójść w banał, bo myślę, że Andrzeja Lewczuka jednak, ale powiem w ten sposób. Andrzeja na pewno, jeżeli chodzi o scalanie środka boiska, czy w ogóle scalanie drużyny, ale bym też dodał Michała Walczuka jednak, bo pokazał w zeszłym sezonie w wielu meczach, że no jest takim piłkarzem, który potrafi rozpędzić akcję. Trochę myślę, tego mi zabrakło, bo do tego jeszcze oczywiście przejdziemy w swoim czasie do rywalizacji z Czarnymi, ale myślę, że takiego Michała Walczuka po prostu z Czarnymi zabrakło w dobrej formie. I myślę, że gdyby on był na boisku w dobrej formie i przygotowany, to ta ofensywa też no, byłaby trochę bardziej, powiedzmy, nakręcona. Więc powiem tak, że na pewno Lewczuk, ale Walczuk to jest takie nazwisko pewnie trochę nieoczywiste, które mi od razu przychodzi na myśl. Dobrze, ja nie będę szukał tutaj kwadratowych jaj. Andrzej Lewczuk ze względu na to, że u nas jest komu grać w środku pola. Natomiast przejęcie wszystkich Andrzeja obowiązków na pozycji numer 6, dostosowanie się do tej pozycji, czy może zmiana, no bo nie musi być ta szóstka. Tak, no nam się zdarzało w okresie przygotowawczym na dwie szóstki grać, więc to ogólnie to zajmie trochę czasu. Pod tym względem do tego podchodzę, że w tym momencie tak jeden do jednego musimy wypracować jakieś rozwiązanie, to, żeby Andrzeja zastąpić. Ja uważam, że do tego dojdzie, ale nie od razu. Skoro wspomnieliśmy tych, których czas minął, to teraz może powiedzmy o tych, których czas nadchodzi dopiero. Mówimy tu o dwóch powrotach z wypożyczeń, czyli o Sylwesiuku oraz o Tchórzewskim oraz, no, można powiedzieć, ponownym wypożyczeniu Mateusza Danielczyka, no oraz chyba taki największy transfer tego lata, czyli Daniel Siemieniuk. No Daniel Siemieniuk akurat miał fajne liczby na poziomie juniorskim. No grał w trzeciej lidze w Olimpii Zabrów i to też myślę, okej, liczby były jakie były, tu już nie chcę w to wchodzić, ale jednak no mimo wszystko, skoro do tego miał fajne sparingi też. To jest myślę ważne, że 4 bramki w sparingach. Więc no myślę, że Daniel musi po prostu dostać trochę czasu i pewnie krok po kroku będzie to wszystko wyglądało lepiej. Natomiast
W rywalizacji z Czarnymi wiem, że o tym jeszcze będzie mowa, ale to jest myślę taki fajny punkt odniesienia Max Tchórzewski. Bo zagrał bardzo fajnie na lewej obronie. Jeszcze młody chłopak 2007 rocznik, który zagrał do tej pory 4 mecze w pierwszym turze i wszystkie z ławki. Grał w Delcie Warszawa rok. I ja myślę, że z takich wzmocnień, czy inaczej, z takich piłkarzy, którzy najwięcej wygrali latem, myślę, że chyba na pierwszym miejscu dla mnie Max. Łukasz? Dobrze, no Piotr tutaj w zasadzie scharakteryzował dwóch zawodników, do których ja się chciałem zabrać. Tacy, którzy tutaj no, z miejsca, można powiedzieć, już wywalczyli sobie pierwszy skład w pierwszym meczu. No tutaj trochę poza nawias Mateusza Danielczyka wyciągamy, no bo to jest zawodnik, który był głównie podstawowym bramkarzem i dalej jest w tym sezonie. No Daniel zdobył doświadczenie trzecioligowe w Olimpii. Max w Delcie, myślę, że tu już widać też, że się rozwinął. Przyszedł do nas inny zawodnik niż w czasie, kiedy będąc 15-latkiem wchodził do drużyny. Natomiast tak jak w przypadku trenera Szklarzewskiego, poczekam na owoce. Nie macie wrażenia, że Daniel Siemieniuk, który tak jak powiedziałem w końcu trafił do Tura, był takim, no trochę terra incognita, taką ziemią nieodkrytą, dlatego że my od takich 2 lat wiedzieliśmy o istnieniu tego Daniela, rozmawialiśmy bardzo często o nim w kontekście jego gry w Turze, ale nikt z nas nie wiedział, jak on gra. I tak na dobrą sprawę to tak, wiemy, że trafił do Olimpii, w tej Olimpii pograł, no znaliśmy jego statystyki, ale do końca nie wiedzieliśmy, o jakim zawodniku mówimy. No i dobra, to teraz słuchajcie, waszym zdaniem. Mówimy o napastniku, o skrzydłowym, o, nie wiem, dziesiątce. Ja słyszałem, że on w czasach juniorskich to nawet w obronie grał. Tak, chyba. Na lewej obronie. Na lewej obronie, natomiast w Jagiellonii już chyba był napastnikiem. W Olimpii też. Też nie będę ukrywał, że nie wiem, czy dziewiątką, czy gdzieś z boku. Natomiast u nas będzie to pozycja numer 9, ale też nawet w sparingach. Też chyba próbowaliśmy z dwójką tak. Napastniku w jakichś momentach. Był, myślę, że oni na skrzydle ze swoją dynamiką, techniką też sobie poradzi. Bo wydaje mi się, że Hal Sambrowie grał właśnie na skrzydle bardzo często. Zdarzały się takie mecze z tego, co się orientuje. Jeżeli coś przekręciłem, to oczywiście przepraszam. Natomiast ja myślę, że nawet to było widać z Czarnymi, że to był taki piłkarz, który bardzo często szukał swojego miejsca, próbował wychodzić do podań. Bardzo dużo biegał, bo jednak no, mi się podobało, że jednak bardzo dużo biegał. No oczywiście, no pewnie zabrakło konkretów jeszcze z Czarnymi. To jeszcze pewnie przyjdzie w swoim czasie, jak trochę jeszcze nabierze doświadczenia, obycia z drużyną też, bo też jednak no... Nie trenuje z nią wcale tak długo. No właśnie, nie trenuje tak długo, więc ja myślę, że Danielowi trzeba dać czas i myślę, że nie wiem, za miesiąc, półtora miesiąca, za parę tygodni zobaczymy piłkarza, który będzie też te bramki po prostu zdobywał. Odchodzimy od tematów personalnych, a skupiamy się już konkretnie na drużynie. Sparingi. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły i podawać wszystkich wyników. Może któryś po prostu zapadł Wam w pamięć, albo nie wiem, jakieś konkretne wydarzenie. No ja nie ukrywam, że z racji obserwowania wyników Grabówka 3-7, bo to było tydzień przed ligą, mecz, który mnie zmartwił. Wzbudza niepokój, bo martwiłem się o obronę. Natomiast do sparingów powiem tak, że dobrze, że liga ruszyła, bo wtedy mnie o sparingach, a te sparingi w tym roku były... Znaczy w tym roku, bo zimą też nie było jakieś rewelacyjne, ale latem były wynikowo... Bardzo dobre, nie? Znaczy w sensie mówimy o tym, że zimą były słabe wyniki tych sparingów, ale z kolei wiosnę mieliśmy dobre. No właśnie, a latem były wyniki, no sparingów też jakby nie było... Myślę, że słabe, a wyniki były w lidze dobre, więc tego się trzymajmy. Dobrze, to jeszcze słowo od człowieka, który te wszystkie sparingi widział, czyli Łukasz. Ja powtarzałem już tą historię nieraz, że nie przywiązuję dużej wagi do wyników, bo historia nas nieraz nauczyła, że liga to jest trochę inna otoczka, inne podejście. Sami też możecie powiedzieć, jak wyglądał pod względem otoczki meczowej sparing z Grabówką, gdzie na trybunach było kilkadziesiąt osób, może nawet... Niecała setka. Tak, gdzie no żar lał się z nieba i generalnie to był sparing. Natomiast dzisiaj kilkaset osób, zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej to wygląda i też
myślę, że było to widać na boisku, że piłkarze podeszli inaczej do tego meczu, czego efektem no, było to, co za chwilę pewnie opowiemy. Tak, więc płynnie przechodzimy do tego meczu, do meczu z Czarnymi Czarna-Białostocka, czyli pierwsza kolejka czwartej ligi. Zanim jednak ten mecz się rozpoczął, zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek, przy wejściu można było dostać, kilka sztuk chyba nam jeszcze zostało, nowy numer przewodnika kulturalnego, w którym no, jak zwykle no, nie zabrakło publicystyki, czyli czegoś, czego u nas na stronach nie ma. Czasem słyszymy głosy, że powinno być, no ale tutaj daliśmy upust swoim literackim talentom i możecie w przewodniku przeczytać kilka ciekawych artykułów, które podobnie jak w przypadku pierwszego odcinka, pierwszego numeru, nie będą dostępne w internecie. To są treści unikatowe i tylko na papierze, w formie papierowej będą dostępne. A jeszcze kilka sztuk mamy, nie wiem, może jak już tego słuchać będziecie, to tych egzemplarzy już nie będzie. Tym, którzy dostali swoje przewodniki, życzymy miłej lektury, a my, tak jak wspomniałem przed chwilą, skupiamy się na pierwszym meczu nowego sezonu, czyli Czarni Czarna-Białostocka. Sporo obaw było i niewiadomych przed tym meczem. Ja bym powiedział może, że niewiadomych bardziej niż obaw, bo my już naświetliliśmy w poprzednich minutach. Rozmawialiśmy o trenerze, o tych, którzy ubyli, o tych, którzy przyszli i z tego wyłaniał się taki obraz. Nie sądzę, że obaw może takiej niewiedzy, która zawsze jest przed pierwszym meczem sezonu, ale przed tym meczem było wyjątkowo dużo. Była taka tak w wyjątkowym stopniu ta niewiedza i zaciekawienie nam się wszystkim udzieliło. Natomiast to co, może już o konkretach. No tak. O konkretach. Odbiór tego meczu uważam byłby dużo inny, gdyby nie ulewa. Bo te kilka minut ulewy i jeszcze kilka minut po niej to był najgorszy i chyba jedyny zły w zasadzie. Fragment tego meczu. Gdzie straciliśmy zaraz po wznowieniu gry bramkę. Taką no z... Z pewnej części ciała, no, które się siedzi, tak? Tak. Tak, dokładnie to miałem na myśli, no ale no cóż, no, zdarzają się w deszczu, przy śliskiej piłce i takie historie w polu karnym. Natomiast ogólny obraz, pierwsza połowa... Właśnie, wejdę Ci w słowo, Łukasz. Nie oglądałem, dokładnie może inaczej, oglądałem to z nieco innej perspektywy niż trybuna ten mecz. Wydaje mi się, że my mieliśmy, słuchajcie, okazję, żeby napocząć ten mecz dobrze i praktycznie kontrolować go do końca. Tak, no ten mecz poza wspomnianym fragmentem był pod naszą kontrolą, natomiast no, stwarzanie sytuacji przychodziło z trudem. Nie było ich tak dużo, jak wynikałoby na przykład pewnie ze statystyk posiadania piłki. W pierwszej połowie dwie poprzeczki i wreszcie bramka. Jacek Dzienis otworzył strzelecko dla naszego zespołu ten sezon. Ja wiem, że będziemy się rozpływać w najbliższych dniach pewnie nad drugą bramką, ale ja bym zwrócił uwagę na pierwszą, bo to było, nie pamiętam z jakiej to sytuacji, czy to było jakieś dośrodkowanie. Tak? I w jaki sposób zwrócił uwagę Jacek, zdobył tą bramkę. On skakał gdzieś tak, nie wiem, bokiem czy tyłem nawet do bramki, tak bardzo umiejętnie głowę dostawił, tak, że piłka, on strzał dosyć daleka. Nie wiem, to był może 12 metr, tak, w taki sposób uderzył, że ta piłka poza zasięgiem bramkarza wpadła. No i po straconym golu szukaliśmy jeszcze w tym meczu zwycięstwa i no jak... Trudno przychodzi to stwarzanie sytuacji w polu karnym, o którym wspominałem. To co trzeba zrobić? No, trzeba uderzyć. Uderzenie to chyba mało powiedziane na to, co się uderzyło. Ja tak powiem wam w transmisji komentując, prócz tego, że były emocje i to było tak, że już mecz był na takim poziomie, że no nudziłem się po prostu, bo my mieliśmy piłkę, ale sytuacji klarownych za dużo nie stwarzaliśmy. Bardzo często to był taki schemat, że piłka do boku, do środkowania, z tego nic nie wynikało. I taki moment, który mnie, nie ukrywam, że właśnie ta bramka, który bardzo mnie rozbudził. I tak zastanawiałem się w ogóle, czy piękniejsza była bramka z ruchem,
czy dzisiejsza Jacka. I myślę, że chyba dzisiejsza troszeczkę tę bramkę z ruchem przebiła. No bo dzisiejsza była z gry, prawda? I to tak piłka leciała pięknie, bo widziałem później w powtórce, że naprawdę idealnie weszła. Co do bohaterów, bo tak jak rozmawialiśmy o sparingach i gdzieś chyba tutaj padło takie stwierdzenie, że wyniki były słabe i gra w obronie też była słaba, to dzisiaj akurat gra w obronie była dobra na przykład. Bo czarni mieli wielu sytuacji i wielkie brawa dla Łuchnickiego, bo no naprawdę super mecz, się, świetny mecz. Naprawdę dzisiaj na środku obrony świetny mecz. Więc tak jak bałem się o defensywę przed pierwszym meczem, to defensywa na plus. W ofensywie no rozczarowało mnie. Rozczarowała mnie ofensywa, bo sądziłem, że będzie jednak więcej kreatywności, więcej polotu. Ale z drugiej strony to jest pierwszy mecz. Liga dopiero startuje też. No jeszcze musimy poczekać o parę tygodni. Tym bardziej, że teraz jeszcze będą... Niedługo trafią się trudniejsze mecze. Ale ogólnie mecz myślę, że... Na plus zwycięstwa pewno, na plus też gra w obronie. Trochę na taki mały minusik jednak to ofensywa. Nie, no mam wrażenie, że słuchajcie, nam wszystkim, nie tylko nam, ale też i trenerowi, i piłkarzom, tak spadł kamień z serca i wszyscy się cieszą, że to otwarcie jednak jest dobre, dlatego że no to jest dobry prognostyk na przyszłość. Tym bardziej, że tak jak powiedziałaś, niedługo czekają nas trudniejsze mecze. Fajnie, że dopisała dzisiaj frekwencja. Bardzo dużo dzisiaj mieliśmy kibiców na stadionie, także serdecznie dziękujemy, zapraszamy na... W sumie pogoda też prócz tej małej ulewy. Tak, tak, było. Było ciepło. Było bardzo ciepło, wręcz w pewnym momencie było parno. No ale najważniejsze, słuchajcie, że są te trzy punkty. Rozpoczynamy od zwycięstwa. Liga będzie, tak jak wspominałeś Piotrze, bardzo ciężka długa. Dlaczego tak jest? No to przejdźmy może właśnie do tego tematu. Ale jeszcze co do inauguracji, zwróćcie uwagę, że kolejne inauguracje w domu. Bo ostatnio właśnie cały czas rozpoczynamy sezony nożyszkowe. Ostatni sezon rozpoczynany nie w domu to 2019-20, więc 4 lata temu. W Grajewie pewnie. W Grajewie, 1-3. Tak, 1-3 przegraliśmy wtedy. Dobrze, słuchajcie, no to wracamy do czwartej ligi. Tak, czwarta liga, czyli temat, który zaczęliśmy dosłownie parę chwil temu. Karuzela trenerska, panowie, dlatego że na 18 zespołów aż 7 zmieniło szkoleniowców. Dawno już nie było takiej sytuacji. Z nowych trenerów mają zespoły KS Wasilków, no właśnie nasz Tur, Grabówka, Sparta Szepietowo, Wisła Szczuczyn, Kresowy Siemiatycze i Promień Mońki. Przyznam szczerze, że patrzę na te nazwiska nowych trenerów i powiem wam, że nie ma chyba zaskoczenia. Co o tym myślicie? Raczej takie naturalne wybory. No niektóre akurat zmiany no, wynikają po prostu z tego, że wsparcie Szpietowo trener Makal poszedł do czarnych. Tak, tam jeszcze jest kwestia futsalowa, tak, nie oszukujmy tak, się. Tak. W Kresowie akurat zrezygnował trener Moczulski. No to właśnie najbardziej interesująco wygląda nowy trener. No Kresowie, w ogóle ja powiem wam, jeszcze pewnie do Kresowi trochę przejdziemy, bo też niedługo będzie El Clasico, ale to w swoim czasie. Ale Kresowie, wiecie co? To jest taka drużyna, która no, w zeszłym sezonie naprawdę sądziłem, że będzie bardzo źle. Tymczasem baraże mnie zaskoczyli bardzo. Bo jednak w baraże chyba 8-1. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, słuchajcie, także nie traktujcie tego jako pewnik. Może to być zwykła plotka, ale ja słyszałem ogólnie, że na 2-3 kolejki chyba przed zakończeniem okręgówki ubiegłego sezonu TKS Grudek, który właśnie grał baraż z Kresowi Siemiatycze, no był bardzo blisko, prawda, bezpośredniego awansu do czwartej ligi i podobno na 2 kolejki przed już tam było takie, wiesz, świętowanie, że zrobili okolicznościowe koszulki i tam już wszystko było, no a tutaj jednak nie udało się awansować bezpośrednio, był baraż, no i ten baraż był przegrany. Jest to takie... Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby się śmiać z klubu z Grudka, tylko przypomina mi się nasza historia. No bo my też się lubimy przyszykować do takie wydarzenia i właśnie finał Pucharu Polski w sezonie 2021-2022 jedziemy do Zambrowa. Związek mówi, że będzie dla zwycięzców okolicznościowe koszulki, a my mówimy, gdzie tam koszulki okolicznościowe, my tam nie chcemy tych koszulek, sami zrobimy swój projekt, zrobimy swoje koszulki takie, że mucha nie siada. No i wiecie co? I my pojechaliśmy do tego Zambrowa i przegraliśmy ten mecz i my te koszulki zrobiliśmy i naprawdę są tutaj... posilę się w GRZ, no zajebiste są. Projekt jest piękny, słuchajcie. I wiecie co, powiem wam, że do dzisiaj te koszulki mamy w klubie. One leżą już u nas prawie 2 lata, powiedzmy półtora roku. Tak, leżą u nas. I powiem wam, że nie wiem, co z nimi zrobić.
Żal ich wyrzucać, bo naprawdę są bardzo ładne. Ten wzór naprawdę jest świetny, nie? I... Ale ja się tak trochę uderzę w pierś, bo ja przyznaję, że doświadczenie i z ruchem z pucharu z finału i z Jagiellonią 2 z pucharu też z zeszłego sezonu uczyło mnie tego, że jak się na coś nastawisz, to po prostu potem wychodzi jeszcze gorzej, bo na przykład ja wam powiem, że co do ruchu w pucharze rok temu, to ja w ogóle nie liczyłem na was w ćwierćfinale. No, widzisz, no, życie. A z Jagiellonią już myślałem, że będzie finał, a tu ten... A no się stało trochę inaczej. Dobrze, to może, jeżeli, jak już mówimy o nastawianiu się, to jest drużyna w czwartej lidze, która jest nastawiona na awans i jest, myślę, w zgodnej opinii obserwatorów, dziennikarzy, trenerów, pewnie zawodników nawet, typowana do tego awansu walczenia i są to Wigry. Zgadzacie się z tym? Myślę, że jak się pozyskało Kamila Zalewskiego, to, to o co ma się walczyć? Nie, no wiadomo, że walczyć. To jest człowiek, który dwa lata temu? Tak, był królem strzelców. Tak, i to nie to, że był królem strzelców, tylko on strzelił 53 gole. Tak, dokładnie. Także... To był chyba nawet król strzelców trzeciej ligi w swoim czasie. Być może. Tak. Było coś takiego. Czy nie wspólnie z Bartkiem Giłożynem? Może być. Być może. Także no... Taki, to już niezależnie od innych ruchów kadrowych, których też Wigry dokonały, tak. Nie słyszałem, aby oni pozbyli się jakiegoś ważnego zawodnika. Nie, dzisiaj w ogóle, wiecie co, tak rzucali grafikę przed meczem z Mosp i widziałem właśnie takie trio dwóch napastników, czyli Zaleski, Cudowski, a pod nimi Fiodorowicz, i sobie myślę, wow, jaka potężna siła, nie, jak na tą naszą czwartą ligę. Ale zauważcie, taki że co młot, do Wigier... który może każdego rozwalić. Ale zauważcie, co do Wigier, że bo... Oczywiście w tym sezonie będą faworytem, ale przecież Wigry już miały dobrą wiosnę, bo mało kto może pamięta, bo tak naprawdę Wigry trochę awans przegrały w cudzysłowie słabą jesienią. Tak, zdecydowanie. Gdzie... Przecież Wigry jednego koła straciły tylko. Tak. U siebie. One wygrały wszystkie mecze. Z nami. A wiem, tak, ale o tym dlatego wiemy, bo speaker tak powiedział po bramce Marcina Bezuleskiego. Speaker właśnie nam powiedział, znaczy jak byliśmy na meczu, to powiedział. Ja w ogóle czytałem po meczu ze Spartą, tym, który kończył sezon dla Wigier, że tam pojawiło się takie, to było chyba na portalu Suwałki24.pl, no ale w każdym razie tam w lokalnym portalu, że taki mniej więcej komentarz, że nie trzeba było się wycofywać z drugiej ligi, a po prostu zagrać sezon w takim składzie, w jakim grali... Kazus Sokoła Ostruda. Tak, żeby po prostu spaść i nawet trochę popunktować ten Pro Junior System. Wygrać Junior System, dobrą pieniądze dostać, no bo w drugiej lidze za Pro Junior System już są naprawdę poważne pieniądze. Może to było jakieś rozwiązanie, no ale wiecie co, tutaj te Wigry wszyscy mówią, no i na pewno jak wszyscy tutaj siedzimy, to jakbyśmy mieli jakiegoś faworyta tutaj wskazać w tej czwartoligowej stawce, no to każdy z nas pewnie powiedziałby Wigry, prawda? Tylko ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Każdy nakłada tym Wigrom koronę już teraz, jeszcze nawet przed pierwszym meczem. I okej, pewnie dużo jest w tym racji. Tylko czy nie macie wrażenia, że te Wigry pojadą gdzieś? Na, nie wiem, do Czyżewa, do Śniadowa i te Wigry będą tracić punkty. Ja jestem przekonany, że Wigry nie wygrają wszystkich spotkań w lidze. Na tych Wigrach też będzie duża presja. Presja będzie na zawodnikach, na trenerze, na władzach klubu, no bo jednak tak jak powiedziałeś, jeżeli ściąga się Zalewskiego, jeżeli ma się tak ogromne pieniądze od miasta, no to sorry. Ale jednak też ta presja będzie. No przerabialiśmy to chociażby z Olimpią Zabrucze UKS-em. Tak. UKS i Olimpia weszły w ostatniej kolejce. Tak, zwróćcie uwagę do presji. To Olimpia też miała, UKS też miał i poradziły sobie. Z większym, mniejszym trudem, mając walcząc na przykład UKS z nami do końca, praktycznie do ostatniej kolejki. Ale liczy się efekt końcowy, który był w przypadku tych dwóch drużyn korzystny. Ale myślę, że w Wigry nie będzie na pewno... takich historii, że one wejdą jakoś bardzo wcześnie. Że to będzie jednak walka, no myślę, że może... No, do ostatniej kolejki. Myślę, że do ostatniej kolejki, bo no też no, na każda te Wigry będzie się mobilizował, to raz. Dwa, że no, ta presja, to też jednak nie pomaga, gdzie no, w lidze, w której awansuje jedna drużyna, no, to ta presja po prostu jest na faworycie, a reszta drużyn tak naprawdę może tylko. Wigry muszą. A właśnie, słuchajcie, co do reszty drużyn. Jakiś nieoczywisty zespół, który może pokrzyżować plany. Orlęta Czyżew. Bo one... Orlęta Czyżew? Sprowadziły Stecia. Ale nie, ja myślę o takich, wiesz, drużynach, które naprawdę mogą tam, wiesz, im zagrozić, jeśli chodzi o kwestię awansu. No to Wisa może, nie. No właśnie, tu to wywołałeś... Warmia. Wywołałeś Wisę z lasu. No to właśnie Wisa. Patrzę na te transfery i wiem,
odeszło stamtąd naprawdę kilka ważnych postaci, ale też no, popatrzmy na transfery in. No, robił wrażenie ogromne. Natomiast Warmia w pierwszej kolejce 9-0 z Dębem i tam też było lato bardzo ciekawe. Ja mam wrażenie, że kadra. Warmia zbliża się do stulecia, które my obchodzimy w tym roku, bo Warmia będzie miała w przyszłym roku. I mam wrażenie, że tam są takie, może nie zapędy, ale tak po prostu mają smaka na też zdobycie jakiegoś trofeum. Może to dlatego po prostu stąd te wzmocnienia. No, Warmia to w ogóle jeszcze pół roku temu przegrywała tutaj 0-5 i była no, w słabej formie. No, Warmia w ogóle ostatni sezon miała słaby, od tego trzeba zacząć, bo sezon poprzedni jeszcze to też nie był najlepszy. No teraz mocny początek, mają też Śliwowskiego, który miał fajne statystyki w Michałowie i myślę, że Warmia naprawdę może w tym sezonie, może nie powalczy awans, ale zagrozi faworytom. Łukasz? No mi szczerze powiedziawszy trudno powiedzieć, odnieść się do ruchów kadrowych poszczególnych drużyn na tym etapie, bo chociażby na przykładzie wspomnianej Wisy tam Patryk Szymański, czyli był piłkarz UKS-u, dołączył, ale on ostatnio chyba nie grał nigdzie. Także tak, to jest bardzo dobry piłkarz na ten poziom, ale i nazwisko robiące wrażenie, ale jak teraz będzie wyglądał po takiej przerwie? Zobaczymy. Myślę, że reasumując, to poczekamy, nie wiem, na początek września z pierwszymi jakby ocenami, bo nie da się ligi wygrać w pierwszej kolejce i nie da się przegrać w pierwszej kolejce. No dobra, no to powiedzieliśmy już o faworytach, więc może teraz o czarnych koniach, bo tak, mówimy tu o czarnych koniach, czyli liczbie mnogiej. Dużo osób w roli czarnych koni widzi Beniaminków, czyli Ordenta Czyżew i Hetman Tykocin. Waszym zdaniem, czy te drużyny naprawdę będą się bić o utrzymanie? Czy, nie wiem, może jednak zaskoczą i gdzieś się uplasują w połowie stawki? A może, nie wiem, górna połowa? No myślę, że Orlenta mogą zaskoczyć, bo jednak sprowadzili Michała Stecie. Mają tam w sumie kilku ciekawych piłkarzy. Więc gdybym miał typu czarnego konia, który no może nie będzie, wiadomo, że nie będzie walczył awans, ale będzie wysoko, to myślę, że Orlenta. No to ja w takim razie Hetmana może, bo no nie śledziłem ligi okręgowej zbyt uważnie, a już w ogóle nie oglądałem. Nie obejrzałem żadnego meczu Hetmana w poprzednim sezonie, ale słyszałem głosy od osoby, która w kilka takich meczów widziała, że to drużyna, która gra świetną piłkę, to takie słowo padło. I drużyna, która przez dwa lata, bo ona zrobiła dwa awanse. Tak, z A-klasy do okręgówki i potem z okręgówki do czwartej ligi. I słysząc takie superlatywy, a mając też no, na razie znikomą może wiedzę o tym, jak ta stawka może się kształtować, to może niech będzie ten Hetman. A słuchajcie, nie macie wrażenia, że o wielu drużynach było bardzo cicho tego lata. Na przykład Ruch Wysokie Mazowieckie. Ale Ruch chyba się osłabił też. I to jest taka ekipa, która... Chociaż Ruch zawsze jest groźny. Tak, osłabił się, ale nie było słuchaj za bardzo o jakichś tam ruchach w Ruchu. Nomen. Ja uważam, że Ruch będzie groźny, będzie wysoko i też będzie w czołówce. No, a co powiecie o dole tabeli? No tutaj... Ja skupiam się bardziej na naszym najbliższym przeciwniku, czyli Kresowi Siemiatycze. Nowy trener. Sporo odejść? No Kresowia Siemiatycze, ona ma problemy od wielu lat i zawsze z tych problemów wychodzi, więc ja nie widzę jakby powodu, dla którego miałoby być inaczej. Oni tam zawsze jakiś sposób znajdują. Jak nie ręką, to nogą. Tak. I to naprawdę, to nie jest ani rok, ani dwa, ani tak, chyba trzy. W tym samym miejscu od wielu, wielu lat. Poza tym myślę, że my jako ludzie... dobrej woli, dobrego serca, to nikomu nie życzymy przebywania w dolnych rejonach tabeli, a już jak ktoś tam się zadomowi, to wtedy się nad nim będziemy pastwić. Wiecie co, ta liga to też przez tą swoją 18-zespołowy skład stała się taka no trudna, dlatego że z tej ligi trudno awansować i tak na dobrą sprawę z tej ligi trudno spaść, no bo mówimy o jednej drużynie, prawda, która spada. Więc naprawdę trzeba być outsiderem, żeby z tej ligi spaść bezpośrednio. Ja myślę, że bo rok temu takim trochę outsiderem, może nie takim mocnym jak Hetman dwa lata temu, ale rok temu trochę było Żółkol, no i jednak w ostatnich latach była taka drużyna, która trochę odstawała, a myślę, że w tym sezonie, no to...
Powiem tak, że chyba nie spodziewam się, żeby jakaś Durszansz tak bardzo odstawała w tym sezonie. Okej. Ale gdybym miał wypowiedź, nie wiem, Spadkowicza, to no ciężko na razie powiedzieć. Po pierwszej kolejce nie da się. Słów, prawda? Na razie nie, tak. Nie da się. No dobra, panowie, gdzie w tym świecie czwartoligowym jest miejsce dla Tura? Czy Tur pod wodzą nowego trenera to będzie kwestia bardziej górnej połowy tabeli, środka tabeli, no czy może jakichś innych celów zupełnie? Ja wiem, każdy z nas zaraz powie, no zobaczymy to pierwsze. No ale pobawmy się trochę w tego Żbita, Macieja i nie wiem, przyjmijmy, że słuchajcie, tolerancja trzech miejsc. W którym miejscu zakończy Tur? Czyli można powiedzieć, że trójka, trzecie miejsce i pomylić się o trzy. W jedną stronę i powiem tak, z racji tego, że moim zdaniem dla Tura to jest taki trochę sezon przejściowy, bo też bardzo często no, będą grać ci młodzi piłkarze. Będę zadowolony z top 3. Trzecie miejsce. Okej, dobra. Pucharz. A w Pucharze Polskim niech się dzieje wola nieba. Dobrze, czyli mamy plus minus 3 miejsca. Tak, plus tak? Minus 3 miejsca. No i ostatnie. Ale to jak powiem czwarte, to znaczy, że całą pierwszą siódemkę, tak? No tak, to no teoretycznie. Nie, tak. Uważam, że Tur mimo zmiany swoich, mimo zmian w innych klubach powinien, nie może, ale powinien zająć miejsce w pierwszej, nawet nie siódemce, a szóstce. A szóstce. Szóstka to tak. Wyjąłeś mi to z ust, dlatego że ja właśnie chciałem też powiedzieć, że jakby u nas nie było inaczej. Ta rewolucja, która się odbyła w Turze, to wcale nie jest jakaś wielka rewolucja. To nie są, wiesz, czasy Bastylii, upadku, rewolucji francuskiej i ścinania głów gilotyną. To naturalna kolej rzeczy, tak? Trener Bierzyn kiedyś musiał skończyć swoją pracę, Andrzej Lewczuk musiał kiedyś zakończyć granie. Zawodnicy, którzy, no powiedzmy, nie byli w treningu, no też musieli kiedyś odejść. I dlatego, tak jak powiedziałeś, nie będę mówił o jakichś oczekiwaniach, o nadziejach, tylko po prostu uważam, że mając takich zawodników, jakich mamy teraz, taką drużynę, uważam, że powinniśmy się znaleźć na końcu sezonu w top 5. Myślę, że jestem ciekawy też wiosny, bo jednak wiosna to będzie, przygotowanie do wiosny to będzie coś nowego, bo będziemy przygotowywać się w Bielsku. Ja powiem wam w ten sposób, bo co do awansu, no patrzę realnie i pewnie no, najprawdopodobniej wigry wejdą, ale na wiosnę patrzę o tyle optymistycznie, że będą jednak przygotowania u nas i no myślę, że fajnie byłoby znowu puchar zaatakować. Może, ale wiadomo, że wiosny to jeszcze wielu kibiców, wiele czasu. Tak. Dobra, słuchajcie, pogadaliśmy sporo o czwartej lidze, to teraz może ligi niższe, ale powiedzmy tereny okołobielskie. Piliki jeszcze nie wystartowały. Będzie niedługo Puchar Polski. Tur drugi chyba zagra z Husarem Nurze, co ile mnie pamięć nie myli. Ale zanim jeszcze do tego dojdzie, no to ruszyła jednocześnie z czwartą ligą Liga Okręgowa, a w niej dwie drużyny, można powiedzieć podbielskie, czyli Puszcza Hajnówka i Pionier Brańsk, Beniaminek czwartej, przepraszam, Ligi Okręgowej. No i słuchajcie, szczególnie przypatrujemy się tym drużynom, no i tam też sporo zmian, sporo było ruchów in i out z Puszczy Hajnówka. No i część z tych ruchów out znalazło się in w Pionierze Brańsk, czyli między innymi Ojdana czy Chudoń. No i jeszcze do tego doszli do Pioniera osoby, które nam bardzo są znane, czyli Piotr Kosiński oraz Mateusz Nakielski. I teraz tak, to są bardzo dobre transfery na taki zespół jak Pionier Brańsk. Bardzo dobre transfery, nie oszukujmy się. Tylko czy waszym zdaniem to są równie dobre transfery na okręgówkę? Ja mogę się wypowiedzieć o tym zawodniku, którego najlepiej znamy, który jeszcze w poprzednim sezonie u nas grał, czyli Piotr Kosiński. Jeżeli będzie w regularnym treningu, to jest znakomity zawodnik na okręgówkę. Jeżeli będzie w regularnym treningu. I no, myślę, że jeden może z najlepszych nawet na ten poziom. No tak, zdecydowanie, to zgadzam się. Także to jest znakomity transfer.
Tym bardziej, że chyba Mateusz Nakielski też pamiętam, że strzał dużo w Dąbrowie jeszcze. Nie, Mateusz Nakielski ostatni sezon właśnie nie grał. Zaczął chyba w Śniadowie. A w Śniadowie, ale oczywiście nie w Dąbrowie, w Śniadowie. Ale co ale potem to z głowy, szczerze powiem, nie chyba. Ale on na pewno w Okręgówce tak, tam zdobywał wiele goli, ale w czwartej lidze on pograł? Chyba parę meczów zagrał, bo tam chyba jeden albo dwa, ale myślę, że no, biorąc pod uwagę, no, że Pionier pewnie będzie walczył o utrzymanie, to będzie taki cel, to dobre są to transfery, tak. To są dobre transfery i myślę, że Pionier ma większe szanse utrzymać się niż Bocian w zeszłym sezonie. Okej, dobra, no my już od dawna mówimy, że ten przeskok z klasy do Ligi Okręgowej to jest bardzo duży przeskok. Co sami doświadczyliśmy swego czasu. Tak, nasze rezerwy. Czy Pionier sobie poradzi? No nie wiem, zobaczymy. Jak myślicie? Myślę, że utrzymają się. Potwierdzam. No to ja, idąc tak jak ty, Łukasz, Poncjuszem Piłatem, umywam od tego ręce. Dobra, słuchajcie, no to już kończąc naszą dzisiejszą dyskusję, patrzymy w przyszłość i skupiamy się na tym, co przed nami. A przed nami mecze z Kresowią, wyjazdowy, czyli El Clasico, mecz domowy z Wisłą i weekend pauzy, dlatego że mecz wyjazdowy z Wigrami Suwałki zostaje przeniesiony na październik, ale w ten weekend też będzie wydarzenie okołoturowe, czyli bieg tura na dystansie 1923 metrów. Tak jak tutaj siedzimy w trzyosobowym składzie, to wszyscy startujemy. Dwójka będzie biegła aktywnie, a jeden będzie... Słuchajcie, tlenu nie wystarczy dla wszystkich po biegu, więc ktoś musi jakby... Ktoś musi rozdawać medale i tak, ktoś musi nagrody. Z boku, tak, jakby panować nad tym z boku. Tak, o ile w przypadku Piotra to będzie kwestia taka, jaki wynik wykręci. O tyle za siebie to się obawiam, czy ja ten bieg ukończę, no ale... Ale będzie. No dobra, słuchajcie panowie, El Clasico, tak jak powiedziałem, będzie to dziwne El Clasico chyba, dlatego że nasz nowy trener, mam wrażenie, że nie do końca zna wagę tego spotkania. No nie doświadczył po prostu tych meczów. Do tego nowa Kresowia w pewnym sensie. No. Nie wiadomo też Kresowia. Dla niego te relacje siemietycko-bielskie no, są nieznane po prostu. No. Nie można tego oczekiwać, żeby wiedział, o co tutaj chodzi. Do tego no mecz wyjazdowy, gdzie oczywiście w maju było zwycięstwo 4-0, ale ostatnio nam też tam szło ciężko. Kresowia z nowym trenerem i też to jest nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. No właśnie, no. A później Wisła i co do Wisły, biorąc pod uwagę pierwszą kolejkę, no to myślę, że taki pierwszy duży sprawdzian. Może nie duży, ale taki sprawdzian dla nas. No, ale na pewno mecz też kategorii wagi ciężkiej. Nie? Tak, to że będzie ciężki będzie to tego mecz. Natomiast do biegu tura to oczywiście zapraszamy wszystkich do... Chyba jeszcze można się zapisywać. Tak, oczywiście. Nawet wstęp darmowy jest. Tak, o więc właśnie. Więc prosimy wszystkich biec, bo to jednak fajny dystans. To właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz. Bieg nie wymaga wpisowego, czyli po prostu jest całkowicie za darmo. A w zamian za przebiegnięcie tego dystansu dostaniecie oczywiście pamiątkowy medal. No, zwycięzcy dostaną statuetki, jeszcze jakiś od nas taki delikatny bonus w postaci butelki wody i batonika proteiny. Czy wiadomo, jaka będzie trasa tego biegu? Tak, będzie wiadomo trasa. Trasa jest taka, startujemy spod ratusza jak wszyscy, tylko w przeciwieństwie do wszystkich nie będziemy skręcać w lewo, tylko skręcimy w prawo, czyli w ulicę Mickiewicza. Potem skręcimy w ulicę 3 Maja, koło Urzędu Skarbowego. Potem za budynkiem Sądu Rejonowego skręcimy w prawo, w ulicę 11 listopada, dobrze myślę? Nie, czy to jest... Kościelna? Kościelna chyba. Tak. Kurczę, aż wstyd się przyznać, że człowiek nie zna dobrze topografii swojego miasta. A potem właśnie obok Bazyliki z powrotem pod ratusz i takie trzy kółeczka da dystans 1923 metrów. No to trzeba wystartować. Ja to się właśnie, słuchajcie... Nie no, trzeba przebiec, no także trzymajcie... Ja to wiadomo, że idę na czas, to od razu mogę przyznać. Trzymajcie kciuki za nas, za to, żebyśmy wszyscy dobiegli w zdrowiu i żeby nie było jakichś problemów medycznych w związku z tym. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że się stęskniliście, bo my się stęskniliśmy za mikrofonem bardzo. I co, słyszymy się po tym właśnie biegu w wolny weekend od piłki ligowej. Trzymajcie się. Na razie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.